atmosferze jeszcze kolęd chcemy oddać pokłon Panu Jezusowi i cieszyć się Jego przyjściem, bo przecież to jest największe wydarzenie. Słowo stało się ciałem. Towarzyszy nam chór, Stowarzyszenie Muzyczne Lutnia Krakowska, który ma już swoją historię. Powstało w 1899 roku. Ogłaszają. Ja się po to narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Chciałbym bardzo mocno podkreślić te słowa, gdyż gdzie jak gdzie, ale w tym pałacu arcybiskupim te słowa ciągle są żywe. A w obecności księdza arcybiskupa one nabierają nie tylko wartości historycznej, ale również i aktualnej. W te święta radosne chcemy, aby ta radość była ciągle na obliczu księdza arcybiskupa. Co prawda zmartwienia, które przygniatają, nie zawsze pozwalają na ten uśmiech, ale tego uśmiechu życzymy. Tak jak dobry ojciec uśmiecha się do swoich dzieci, nawet jak go tam serce boli. I niech ten uśmiech trwa, bo ponoć jest to najlepszy sposób komunikacji tego wydarzenia miłości, jakie się zdarzyło w Betlejem. Państwa obecność oznacza jedno. Nie ma już pandemii. Możemy się spotkać. Możemy być razem i cieszyć się właśnie z tego bycia razem, łamiąc się przy tym opłatkiem. I mówię to z całym naciskiem, dlatego że Państwo, przynajmniej niektórzy z Państwa wiedzą, iż tradycyjne życzenia, które są składane mieszkańcom Krakowa przez prezydenta tego miasta i arcybiskupa krakowskiego tuż przed świętami, są związane z łamaniem się opłatkiem. Ale teraz stwierdzono, że jednak jeszcze jest COVID i że opłatka być nie powinna. I to jest takie przykre z jednej strony, ale z drugiej strony mówi o tym, żeby trwać przy prawdzie, o czym słyszeliśmy w tym pięknych słowach na początku dzisiejszego spotkania. Prawdzie, którą wyraził sam Pan Jezus raz, że mówiąc, iż jest prawdą, a powtórę podczas rozmowy nocnej z Nikodemem, stwierdzając, że tak Ojciec, tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby ten nas mógł zbawić.